Jak wam to się Cybulów podoba, co? Pięknie. Byliście na Kierkucie tam? Jeszcze nie. O, to nie dobrze. Dzień dzisiaj kręcimy. To niedobrze. O, tu o Cybulowie. No. Wczoraz rozmawiałem, nie wiem, czy z panem, czy z jakąś koleżanką. No. A to troszkę wiecie na ten temat, gdzie to Żydy były, gdzie to jest mieszkanie polskie, czy coś? Na razie szukamy bohatera. Bohatera urzędowego. Nie ma jako takich bohaterów tu całych, bo to ten Żyd, co uratował, to szedł to przez przypadek, nie? Że szedł tam, wziął tego, że paliło się i... No i on tam zawiadomił urzędów i no on go uratował, to tylko przez przypadek, ale kto to taki jacy bohaterzy? Nie ma. Wszyscy ci partyzanci, haczki, akury to... Dzień dobry. Dobry. Można z panami chwilkę porozmawiać? O co chodzi? Szukamy kogoś, kto mógłby być bohaterem filmu urzędowy, jednej osoby. To nie ma takiego, to trzeba by szukać, dobrze. Zależy z której strony. Tak. Z jednej strony był bohater na to, a z drugiej by nie był bohater. Kto to może być? Był jeden, jak święty pamięci Wiraszka, a głównie żyjących. Właśnie, przyda mi się żywy bohater. Żywy. Józio, sąsiad. Opowiedziałbym. Dobra, już tyle. Pokaż. To jest główny bohater z kluba prezes. O, prezesa widzimy. Motory to uwielbia. Zobacz, jaka ta pani mulatka. Chciałeś zobaczyć murzynkę kiedyś. Cześć. Mulatkę. Cześć, przywitaj się. Tak. Jestem Alba. Powiedz, jak masz na imię? Marysia. Trzeba wyczuć dziewczynę, Marcin, pamiętaj. Nie? Jak dziewczyny nie wyczujesz, to ma sens. Tylko ja to wiem, tylko jak to zrobić? Jak wyczuć kobietę? Zobacz dziewczynę w oczy, dziewczyna załamuje. Załamuje się? Mówiłem, że ona jest taka fajna dziewucha. Dziewczyna. Taka przyjemna w twarzy. Ona z jakiego państwa jest? Z Polski. Rodziła się w Polsce, na Mazurach. Oluś, powiedz mi, chłopaki robią film, nie? Powiedz mi, kto jest głównym bohaterem urzędowym, tak może być? Bohaterów to jest pełno. A no, a kto? Cygan. My już mamy nieżyjącego bohatera. Już opowiada. O życiu, o wojnie, o tu i teraz. Ktoś, kto wie wszystko, co się dzieje tu i teraz. No. W tym miejscu, wiesz. W tym małym miasteczku urzędowym. Ktoś, kogo wszyscy znają, kogo wszyscy szanują, no. Nie? Ktoś, kto... To ciężko tu znaleźć. No ciężko, stary, ciężko znaleźć takiego, wskazać to takiego człowieka, wiesz. Jej zimno jest. Jutro przyjdę do apteki do ojca, to ojciec daje jej. Myślę, że będziemy mogli, a z kamerą będziemy mogli przejść, wejść do apteki z kamerą. No ja. A te spojrzenie, te oczy, taka miła z twarzy jest. Taka skromna dziewczyna jest, widać, że taka jest. Coś w sobie ma. Powiedziałaby, że się hajtnę ze mną, od razu chyba pierdolnąłbym ten graj do urzędowcy. 5 minut nie zastanawiam. Chcę tylko żyć. Żyć? A nie tutaj wegetować, kurwa, w tym urzędowskim Grajdolu. Ja kiedyś marzyłem, a teraz nie planuję nic. Marzyłem, totka, wygrałem, to mi zajebali. No co ty? No, żebym poszedł najebany sprawić, mi zapierdolę. Nie? Idę zaraz o mecz, zaraz będzie, idę na mecz. Cześć, Tadeusz. Szukaliśmy cię. Jezu, jaką masz piękną koszulkę. Cześć, malutka. To gdzie ta koszula w murzynki, to tak przypadkowo, czy zupełnie? Nie, zupełnie. Kupiłem na ciuchach, chłopie. Specjalnie. No to wiesz, kawał na pociąg książki piszę historyczne, stary komu. Co to może być jeszcze bohater?
Do gminy trzeba pójść, do Ludka tego. On wywiad przeprowadzi, ten gość, ten, co mówi Ludwik ten, Krusielewski. A kiedy telepało, nie? Troszkę. No, to dreszcze, trzeba, wiesz. To dreszcze to jest źle, temperatura miała. Będzie wykorkowała dziewczyna. Idź weź. Może jakiś antybiotyk trzeba dać. A kaszle? Pokaspuję, powiem ci. To źle, szpuca, kurwa. Rok, bohater, kurwa. Trzeba do Wieśka pójść. Ja sobie trochę poopowiadał o sporcie, o tym. Cześć, Pawle. Na razie. Co tam, Babciu? Szukamy Tadeusza. Tadek w polu jest. No właśnie, chcieliśmy się dowiedzieć, gdzie... Tadek będzie, ale przyjedzie koło... Mhm. No przyjedzie. Tylko on mówił, wiesz co, żeby go tam odwiedzić, nie? Bo rozmawialiśmy z nim, żeby przyjechać tam z kamerką. Gdzie on jest? Właśnie, gdzie są te aronie wasze? Słuchaj, no łatwo trafisz, Marcin. Jesteśmy na miejscu. Cześć, Tadeusz. Szukamy i znaleźliśmy. Cześć. Cześć. Tak? Cześć. Wiesz, Jadwiga. Nie lubię. A, nie lubię. A gdzie mulatka? Została w domu. A jak ona się czuje? Troszkę lepiej, wiesz? Nie, Marcin, ubrudzisz całe ręce. Dobra, wiesz, to też idzie, no trochę... A idzie. Na krew z nosa. Jest tatne. Od rana. Od rana zapierdziałasz? No, z bohaterem to nie wiem, jak to tam pomyśleć. Możemy ci Tadeusz to wszystko poprzysypywać. Nie, tego nie. Nie? Nie, to to będzie z systemem. A które można dygnąć w tej chwili? Jakich Ukraińców miałeś, czy kogo? Swoje. Jak im dobrze obserwuję, no to będą przychodzić. Stary. Ten bohater. Jacuś to jest Jacuś. Znaleźliśmy. Bohatera. Mów do kamery. No. Bez łopę. A czym pan się zajmuje tutaj? Bo też jest pan rolnikiem urzędowy? Maliniarz. O, spyta się, Jacek to będzie wiedział o takich dziadkach starszych. Słyszałem, Tadeusz, że ten, że jak byłeś mały, to uratowałeś w ogóle ten, uratowałeś jakieś... Błysko. Jak to było, powiesz o tym?
A już dawny czas. Ale to topił się w Rzeszowie. Jacka Marce. Wymiaram, kiedy się popiję. Kurwa. A kto ten mówi? Na tłustym, wiesz, gadaliśmy dzisiaj, nie? Ty to taki trochę... Masz taki bohaterski czynów na swoim, ty, nie? Tylko taki skromny jesteś o tym. A po cholerę, nie? Nie lubisz się chwalić, nie?